Miatysław. Zespół Bystry z Augustowa. Tu jeszcze nie mury, tu jest. Zespół Podlaski Wianon z Białegostoku. Zespół Przepiórka z Najlówki. Gospodarze, tu pieśni tańca Grajewianin z Grajewa. I tak jak dzisiaj mówiłem, nie mamy wprawdzie w tym roku zespołu z zagranicy, ale mamy gościa z zagranicy województwa podlaskiego, bo aż z Pomorza. Kaszubski zespół Kasze bez Chojnic. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zespół Kaszowy prowadzi pan Wojtek. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach. Kategorii zespołów dziecięcych do 13 lat. Przyznaliśmy trzy nagrody. Miejsce trzecie. Dziecięcy Białoruski Zespół Podlaski Wianok. Prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży uczące się języka białoruskiego ABBA w Białymstoku. Nagroda jest za prezentację powitalna białoruska kompozycja taneczna. Zespół pieśni i tańca Małe Podlasie z Siemiatycz. Za Switę Podlaską, a u nas na Podlasie. Uzyskała grupa B2 zespołu pieśni i tańca Grajewianie z Grajewa za tańce i pieśni górali orawskich. Nie słychać brat, to są zwycięzcy! Etnochoreologiczne nad folklorem tanecznym regionu augustowskiego, suwalskiego, odtwarzanie tańców tychże regionów w programie artystycznym zespołu. Nagrodę otrzymuje pani Halina Poźniakowska, instruktor zespołu tańca ludowego Bystry. Reprezentujemy taką linię. Nagrodziliśmy te prezentacje, które miałyby dużą, ogromną szansę na arenie ogólnopolskiej, na międzynarodowych festiwalach. Uznajemy klasę pozostałych zespołów. To, że ktoś nie dostał dzisiaj nagrody, to nie oznacza, że my tego nie doceniliśmy. Bardzo, bardzo doceniliśmy. Bardzo, bardzo dziękujemy.
miasta zero.